desk, że to będzie cieszyć. Najważniejsze, pamiętajcie o setupach. Otóż to. Setupy i opony. Kto wystartuje na zuch, dostanie karę. Medy, Lordzik i Peter tylko na medach. Reszta softy były. No i haubica, ale haubica, oprócz mnie to jeszcze haubica, Lordzik i Peter na pewno. Haubica nie zrobił żadnego czasu, więc on też ma dowolność, bo się rozbił. No dobra, to on ma dowolność, okej. Okay. Podejrzewam, haubica wystartuje na softach. Właśnie, muszę poprosić komentatora o link. Dobra, Karneusz, jeszcze się chwilę poładuj, bo jeszcze muszę ogarnąć link. A ja na altawie siedzę. No super, Bacirak, czekamy. Mówiłeś, że masz słabego neta. Poczekajmy jeszcze chwilę. Nikt nie pyta, nie? Ja na altawie siedzę, sprawdzam tacie komputer z OLX-a, nie? Dobra, załadował się. A kurde, dobra, to tego nie ogarnę. Chciałem, żeby w lobby siedziły. Tak, edytuj strategię, soft. No właśnie, kurwa, tak, teraz to... paliwo. Ja nie wiem jak paliwo tutaj. Soft med. Bo ja nie mogę zmienić opon na start. Jak to? Nie no możesz. Dobra, tu dobra jest, okej. Okay. Dobra, 883. No to dobra, to już ja mam ustawioną strategię. Setup. Wait for me, guys. Dobra, trochę mniej paliwa. Ile tu dać paliwa? Ja nie wiem, bo to paliwo albo się zużywa, albo się nie zużywa. Ja nie umiem tego wyczuć. Ja też dobra, nie. To dam 30 W, zagram bezpiecznie. Dał mi ten link do streama? Nie dał. Kurwa, dobra. Chuj w niego. To po prostu trzeba wstawić link do jego kanału i co? Dobra, dla bezpieczeństwa. Czy wszyscy wybrali odpowiednie opony? Z tyłu na razie się zgadza. Haubica tak, Lordzik też ma. Iri to jest na softach, w porządku. Jakaś alpinka jest na medach. Tak, alpinka tak. Lordzik czyli... Lordzik może. I Peter też jest na medach, okej. Okay. Może i Peter na medach, czyli wszystko się powinno zgadzać, bo tutaj pierwsza piątka na pewno na softach. Nie widzę tylko Pawika, ale chyba też ma softy. Ja też nie widzę Red Bulla. Dobra, chyba się wszyscy do tego powinni zastosować. Każdy wziął setup, czy nie? To się okaże. Ktoś zapomniał. A co cię to interesuje? Chociaż... nie, wiesz co? Interesuje się, bo może mieć gorzej. A jakby to jest Kiri, dla ciebie. Jakby Kirito nie wziął setupa. Chociaż nie, on wziął, bo on ma sporą stawkę. Ma zbyt dużo, żeby o takich rzeczach zapominać. Co się stało? Nie wiem, ja powiem tak, nie ufam łączom niektórych zawodników. Lordzik? Pawik? W ogóle mam przed sobą chyba dwóch zawodników, którzy mają takie lagi. Kurde, to musi być kwestia dobrego startu teraz. Dobra, mam nadzieję, tylko, że nikt... opony. Mam nadzieję tylko, że nikt mi w dupę nie zaryje, bo jak zaryje to... Też mam taką nadzieję, kurwa. To kaszana. A start musi być naprawdę gładki. To co? Powodzonka, panowie. Powodzonka. Powodzenia. I jak najmniej uszkodzeń. Tak, szczególnie tył, którego wymienić się nie da. Spokojnie, Kulbajk wyłączył uszkodzenia.
Nie, nie wyłączyłem. Są standard ustawione. Tak, akurat dopatrzyłem się wszystkiego już. O. Haubica. Dobra, wystartowałem lepiej, już jestem pierwszy. Ja pierdzielę, Mazepina mi ktoś zrobił. I ostatni jestem. No to Karnoż goni. Gonię, gonię. Tyle dobrze, że temperatury w miarę w normie. Jeszcze mi tu papuga przeszkadza. Ubica poleciał. Ohohohoho. Robi się ciekawie już. Już zaczyna robić się dość ciekawie. Dobra, tu muszę tym szybkim trochę odpuszczać. Jak chcę to bezpiecznie przejechać, to muszę spuścić troszkę nogę z gazu. Kurwa, kijebaniec jest zdrazliwy. Ale wystartowałem po prostu świetnie. Chłopik zjeżdża do boksu. Czyli musiał się uszkodzić o kogoś. Haubica też. No, haubica tam wyleciał, ktoś powiedział, więc... Tak, tak, ale on wyspinował. A to co on chce, gumę czy rozwali przy tym skrzydło? Nie wiem, ja widziałem tylko, że stał bokiem, ale nie uderzył w ścianę. Wiesz co, to mogło po prostu... Nie wiem. Bariera mocą umysłu mogła mu rozpierdolić skrzydło. Wiesz, różne figle mogą się wydarzyć w tej grze. No. Nie dziwiłbym się, jak takie coś naprawdę by było. Ale ma złe wyjście z tej dziesiątki. Zmieściłem się. On na prostych ma lepsze tempo. Moc skakuje w zakrętach. Lordzik faluje na prostej. To nie przez lagi. Nie, i ogólnie jedzie bez lagów. Bo ale faluje na prostej jak bromada. A on jedzie do boksu, co? Ale naciska na mnie. O, pierwszy warn już. Mam nadzieję, że ostatni. Zgasiłem tabliczkę. O Jezu, jaki uścisk. Polerne tarki. Ja się tylko do mnie zbliża. Może jak ja się męczę na tych medach. To się wyspinował. Peter Boss, ta. I to dosłownie przede mną, ja jadę i nagle patrzę, ktoś mi bokiem tu zawraca. No to rzeczywiście kto tam jeszcze wyleciał? To Alpina czy Williams, bo nie widzę dokładnie. A nie wiem. Williams. Haubica nie. To Haubita. A nie, faktycznie. Alpiny są trochę jaśniejsze. Nie wiem, Karneusz, ja się nie będę przed tobą bronił. Bo jaką ty zyskujesz teraz, po prostu przewagę w tych saftach? Tam Alpina i Red Bull, patrzę, jeszcze się spinowały znowu.
Absolutnie, nigdy nie będę nikogo prosić, żeby się nie bronił przede mną. O, Mikus się wybronił, nie wybroni. Ile po prostu gripu masz w tych zakrętach, to jest niepojęte. Dobra. Ale ty się bijesz z nim. Kurde, jak Kirito na mnie naciska. Trzeba. Alejta się. O, Raze jeszcze wbił. A kurwa, reakcja to co? I czemu w ogóle on nie jest wpisany nawet jako kierowca? Już mogę go na rezerwę wpisać. Czemu gdzie nie? Wojty? Wojty ma w dupie, ale Wojty zostanie ukarany, spokojnie. Nie, no nie chcę, żeby mi team mate'a karali. Słuchaj, dwa punkty dostanie karne i na tym się skończy. No i gitara. Co za co? Ja? Nie, on. O, a. Peter się wycofał. O, safety car. Chyba się rozwalił. Teraz dochodzimy do sytuacji, w której jest niepewność, bo czy ja mam zjeżdżać po medy teraz? Czy się nie opłaca? Czy po softy? Nie opłaca. Jak już chcesz, to jedź sobie softy, medy, medy. To jadę medy, medy, no to jest dobra okazja teraz. Bo na medach jakoś dużo nie powinienem stracić. Masz darmowy pit stop, jak jesteś przy boksie. Wiesz co, nie, ja byłem już za pierwszą szykaną. A. Będzie wyjazd do safety cara. Dobra, pewnie znaczy ten, Kirito też zjedzie. Chociaż nie wiem, może on ma inną strategię. Może oczywiście softy medy chce jechać. A ja pojadę sobie medy. Mnie nie zaszkodzi. Może jaka ta delta jest głupia, już jestem na minusie. Strasznie głupia. No delta jest strasznie głupia. Bardzo łatwo prawda, pyka zaliczyć. Się zgadzam. Ja jadę na pół gazie nawet mniej i ona mi ciągle... No mam na minusie 0,3, kurwa. Ja jadę na ledwo pół gazie i to mi spada. Na ćwierć gazie dopiero mi wzrasta. Dobra, Kirito też zjechał. Czyli tą samą strategią jedzie. O nie, to może być błąd kosztujący mnie wszystko. Dobre. To może być kosztowny błąd. Dobra, wyjadę przed... Co on, po Kirito hardy? On na jeden pistop. Hardy do końca robi. Jechać? A to będzie tylko tracił. Ale to on będzie miał styrane te hardy, to... No, czekaj. To nie jest... Aha, Cardi w ogóle... Ale jesteś liderem. No. Albo ty na medach, dobra, to zostałeś. Na torze, w porządku. Bez uszkodzeń mogę jechać. Czemu nie? No, ale on głupio robi z tymi hardami. Bo teraz będę miał lepsze tempo, bo mam przewagę opon. Potem będzie miał styranę, to będę miał kolejną przewagę opon, więc... Więc tak naprawdę trochę... Może ten... Ale nie się musi zjeżdżać, będzie miał pozycję na torze. No. Byś on musiał coś dogonić. No dobra, ale ja będę miał przewagę opon, więc mogę go dogonić. Nasze tempo jest bardzo zbliżone, więc... A przewaga opon da mi dużo. Jednak... Świeże medy, a styrane hardy, to jest różnica. Wiesz co, ale to nie jest wyścig 100%. Tutaj te opony jednak mają... Szybciej spadają z klifu. Nie ma no. Takich różnic też pomiędzy mieszankami. To nie jest wcale taka zła strategia. On może to wygrać w ten sposób. No. Jak wygra, to po prostu... No to co, no... Pogodzę się z tym. Lordzik wyszedł. Wydupił go pewnie za internet. A nie, on się chyba rozwalił. Nie pierdol. Na prostej? No jakaś alpina stoi na prostej. No. Jesus.
Tak, w drugim sektorze. To Cardi, zrób normalny restart. Normalny zrobię, człowieka. Zrobię tak, że się nie będziesz spodziewał. Ile moje medy w ogóle mają? 26%! Co? A moje? 2. Dobra, przesadziłem z tym paliwem, bo już mam 1 i 3 na plusie. Stary, ja mam 2 na plusie. To ja dopiero przesadziłem. A ja wlałem sobie z plus 0,5. A ja sobie wlałem plus 1,5, ja nawet... Bo ja muszę się nauczyć tutaj spalania tego paliwa na trudnym. Znaczy ono jest dziwne, nie wiem. Ono to jest bardzo dziwne. Człowiek nie ma safety cara, to jeszcze w miarę idzie, ale później to już jest nieciekawie. No. Ale to już jest kaszana. Mam nadzieję, że kolejnych safety carów jak nie będzie. Jak ustawisz za mało, to z kolei nie masz tempa, no i to jest tak. Dokładnie. Mógłbym sobie ustawić plus 1, to teraz będzie nauczka na przyszłość. Oho, Cardi, masz u mnie X-a. Ale cię na szczęście widzę. O, teraz w ogóle stałeś się duchem u mnie. Jakby cię... Aha, dobra. Nie było tematu. Czyli restartu w twoim wykonaniu nie będzie. To ile nas zostało w ogóle w wyścigu 8? Nie wyprzedzaj go jeszcze. Chyba, że ci nie, każą. Nie, na szczęście mi nie każą. Znaczy, jakby mi nawet kazali, to... To ja mam nagranie. Go zostawić, nie? Jakby ten, jak go wywaliło. Ja mam dowód i ja bym się odwołał wtedy. Zresztą ty jesteś adminem, tobie można wszystko. Zresztą ja też. Tobie też, przecież ty tu też jesteś adminem w końcu. Ja tu jestem adminem, dawajcie mi tego lidera. Nie, co ty? Nie, no dobra, już nie przeginaj. Dobra, inny slap. Boże, trzeba zrobić, będzie... trzeba zrobić Jezu, content. Bot będzie robił restart. Nie no, bot będzie robił restart. Safety car is in this lap. Safety car in this lap. Let's make sure those tires are up to temperature and remember there is no overtaking until the time. Ale Cardi coś przestał się odzywać. No, chyba bo Cardi mi wywaliło mi kurwa, nie wiem jak to jest możliwe. No to nie, zaczynaj. No to ten bot nie ja. To bot zrobi restart. On zjeżdża. Nie pierdol. Nie pierdol, że mi zjechał bot. Zjechał. Jaki typ, ja pierdziu. Ej, nie mogę przejąć kontroli. Dobra, ale tu jazda będzie. On mi na softy zjechał. Ja, ale masz przesrany, nie? O, ej, czemu nie mogę przejąć kontroli? Nie no, musisz. No nie mogę. Nie mogę przejąć kontroli. Ty no, ty chłopie, ja se ze mnie robisz? O dobra, już mogę. No dobra, może, to jadę na softach. Może dlatego, że w boksie był. O. No dobra, to gonię was. Mam sporą przewagę w zakrętach, dobrze, to będę uciekał. Dobra, ORS nie muszę się martwić w ogóle. Mam go pod dostatkiem. Dobrze, na 20 nauczyłem się oszczędzać. Mogę sobie jeździć na poziomie 80-90% na takich torach. O! Haubica? Haubica. Znowu haubica. Ułatwia mi zadanie. No zdecydowanie, a jeśli się znowu rozwalił, to... No, powiem ci, że... Kurde, jak wy wszyscy na prostych zyskujecie. Co, wy spaliście wszyscy, czy jak? Czy macie setupy pod proste? O, lepsze setupy. Ja nie no, co, ja nie mam setupa od byle kogo. Z tego co wiem, to mój setup jest od klapka, więc... A ja nie umiem jeździć od klapka na tych setupach. Jakoś się jeździ. Ja się na nich ślizgam, nie wiem jak. Wiesz co, ja jakoś bo to są setupy na time triala. Tak. Time trialówki. Ja to jest też time trialówka, ale moja się fajnie trzyma. A nie, przepraszam, to od Szymona 2001 z Poceńca. To ten jest akurat od Szymona.
To nie, to sorry, to nie jest klapka. Przez gaz i gładko przejechać. No, ale zrąbałem. No, kurde, się zapatrzyłem na ciebie. Ale żyję. To nie była moja wina, prawda? Nie, zapatrzyłem się na ciebie, wiesz. Poszło po tarce. Nie no, żartuję, spokojnie. Kombica poleciał. Drakowen, nie jesteś uszkodzony? Jestem. Przywalił w ścianę nosem. A, no to dobra. No to nie ma chuja we wsi, żeby był nie uszkodzony. Kto dostał piątkę? Ja. A. No to... Zapomniałem, że bez skrzydła jest 100 metrów dalej hamowania. Co? A czekaj, bo kart jest na softach, dobra. Nie no, jakby za 5 okrążeń jeszcze wyjechał safety car, to byłoby całkiem nieźle. No, dla mnie też, bo sobie jadę ten na hardy i do końca. Bo to medy ci wytrzymają, jak na 15 wyjechał safety car. A, no chyba, że tak. Ile medy tu wytrzymują? Około 13-14 okrążeń. Stary, to by ci medy spokojnie wytrzymały. O, karnęło drugi. Się znałem. Uporałeś się z nim w końcu? Tak, ale on jest dosłownie na mojej skrzyni biegów. Widać, ja patrzę tutaj na różnicę między wami. No to sobie powalczycie, ja sobie odjadę. Jak patrzę do tyłu, to nie widać naszej pięknej walki. Ja jeszcze zyskuję nie na waszej walce, pewny, więc... Nie jestem pewny, czy go tam dotknąłem, czy nie? Dla mnie to podwójnie lepiej. Się spiąć i mu uciec. Okay, gap ahead is 7.1 seconds. Nie, lepiej żeby nie wyjeżdżał safety car, bo strasznie wtedy Kirito na tym zyska. Bo on wtedy se zjedzie po medy i... I jeszcze mógłby to wygrać. A tak przynajmniej mógł być spokojny. Na razie. Try hard. Chyba przedłużę, zjadę na 20 po softy, jak oczywiście safety car się nie pojawi. Są haubicy, nigdy nie wiadomo. No właśnie haubica kolejnego spina zaliczył, o co z nim chodzi? Nie wiem. I to chyba za czwarty raz w tym samym ma miejscu. Ma jakiś dziwny setup. No. Właśnie traci na tych zakrętach. Ile w ogóle go ma? Oj, karnę już 3 sekundy. Typikalnie. Ale żeby warny tu zbieracie? Ja mam jednego. Ja mam zero. Wiesz co, jeden to jeszcze nie tragedia. Przy dwóch już można się obawiać. Ale jeden to jeszcze tylko trzeba zachować spokój i jechać po prostu tak, żeby nie ścinać. Obica w boksie. Pewnie się rozwalił znowu, w sensie skrzydła. Jak on hamuje? Kto, Kirito? Oni. A, nie wiem. Dostałem już dwa razy w tyłek od niego. Dla ciebie mają rozwalone skrzydła. Właśnie nie! A to ty możesz mieć coś z tylnym, to ty weź się, kurde. Bo teraz ten tył możesz mieć uszkodzony, no ta. Przecież, no właśnie. Ten tył może mieć uszkodzony. No dobra, zgłosi swoich za to. Znaczy, no pewnie Kirita, bo to Kirito pewnie tak hamuje.
Oni! A, czyli ci dwaj, dobra. Oni! On się nazywa Oni-chan! Aha, no to mów Kirito. Ale to jest tylko. Kirito! Ej, ja ciul, nie wiem kto to jest kto. Z tym adminem w tej lidze pół roku. Pewnie już tak kumulatywnie, ale nie znam tych ludzi. Czekaj, nie, ona trochę dłużej istnieje. Pierwszy sezon byłem adminem, jak jeszcze był Dirt Rally. Obica DNF. No, czyli zaraz pewnie wyjdzie safety car. A możliwe, że w boksie się wycofał. Nie, na torze. O, Offi wyleciał. Offi wyleciał. Offi wyleciał i dlatego. Offi wcześniej poleciał. Teraz przed chwilą wyleciał. Nie. Nie, haubica w boksie. To haubica na torze! Gdzie? A, teraz widzę w drugim sektorze. Drugi sektor tam róg. No dobra, to pomedy nowe. Exit now. A przejedziesz na medach? Przejadę. Zaoszczędzę i przejadę. Dobra, tylko muszę sobie zmienić na medy, żeby ci kretyni nie zorli mi softów. Pewnie tylko ja zjadę. Ja już zjechałem. Nie. Wy też zjeżdżacie? No ja mam softy. Znaczy dobra, to ty zjeżdżasz, okej, ale jak z Karneuszem, Mikusem i Kiritem? Ja zjeżdżam. Okej, Mikus pewnie też zjedzie, no bo to jest najlepsza okazja do tego. Mikus w ogóle wyprzedził Oni-chana. Uuu. Ten pewnie nie zjedzie, a może? Bo zjechał. Chyba wszyscy w trójkę zjechaliśmy, no. No. Kto tam jedzie za tobą? Cardi? Mikus. Offi. Offi? Offi te. A to Lordzik się robi. Offi zjeżdża, Offi też zjeżdża. Wszyscy zjechali. Wszyscy po medy. Poza tym Reno. Nie. Mikus zjechał na karby. Mikus hardy. Pewnie już nie miał medów. Tak. Dobra, ja mam świeżutkie medy, więc powinny spokojnie te jeszcze trudy tych... No, w zasadzie to zostanie 13 okrążeń, a one przy safety carze zbliżą się do 2% maksymalnie, więc... do 3. Więc powinniśmy dociągnąć na nich. A Mikus chyba popełnił największą głupotę, jaką mógł popełnić. Teraz Kirito sobie na tym zyska. Znaczy my będziemy zyskiwać na początku, potem on będzie zyskiwał. Ale wiesz co, to już może być za daleko. Żeby cokolwiek wykaraskać. Zależy też jakie ma tempo. Wiesz co... Może mieć setup pod hardy. O właśnie. Może tak być, ale jego tempo nie jest jakoś ultra dobre. Wiem, bo już nim jeździłem. Gra mi dała użyte medy? Ja pierdolę. Gra mi dała użyte medy? Masz tylko jedne świeże. To czemu pisze nowy, a nie wykorzystany? O Boże. Chyba bagi gry, kurwa, albo to. No. Albo żeś nie popatrzył wcześniej. Nie, miałem nowy, Authentico. No dobra, no to będę musiał zjechać na soft jeszcze raz. Nie, czekaj. Jakim one stopnie są zużyte? 31%. To nie, to stare będzie. Ze startu. To mi stare dały, no ze startu. Jaka ta gra jest pobagowana. Dobra, Karneusz przy restarcie trochę uważaj, bo ja mogę trochę przyhamować. To powiedz mi kiedy będziesz hamować, a nie teraz. Co ja mam zrobić z tą informacją? No. Mam cię poklepać po pleckach, jak mnie z break czekujesz? Nie, lepiej nie. No właśnie. Dobra, to ci też powiem, kiedy będę hamował. Będzie ci kulbajka. Dobrze, rób tak dalej. Super. Nie rozumiem. Ja delikatnie będę hamował. Spokojnie. Ja nie jestem jednym z pokroju tych, którzy... Ja nie chcę nic mówić, ale liga pod adminów! Dwóch adminów z przodu stawki! Wszystko jest ustawione. Ty weź nie krakę, bo jeszcze ktoś tak powie.
że dwóch adminów jest na czele. No i dobrze. Zasadzie na dwóch właścicieli. To prawda. Przecież pod siebie ustawialiśmy kalendarz, pod siebie ustawialiśmy w ogóle ustawienia sesji. Nie, kalendarz nie był pod nas. I kalendarz wszystkim robił Bawet. Nie ja. To jest najgorsza osoba, która może robić w kalendarze, tak. Sorry, ale jednak jakbym chciał się ścigać LMP2-kami po Bathurście, to... Ach. Dobra, ale akurat Assetto Split jest twój. To ty sobie sam tam ustawiasz. Ten split jest mój, więc... Żałuję, że nie ma już krótkich torów. One były świetne w F1. One fajne były. A szczególnie Silverstone było fajne, krótkie. W RKFL-u, kurde, wyścigi sprinterskie były. 20 kierowców ten punktowało. Było coś pięknego, takie fajne urozmaicenie. Dobra, hamowuję już. Nie chcesz jechać, to nie, o. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is... Jakoś taką prędkość powinienem utrzymać. Safety car in this lap. Ej, spodziewałeś się tego. O, off i bez lotki, off i bez lotki. Nie. No gdzie się, kurwa? Ty, Hamilton, teraz się zachowałeś. Chyba we trzech do zakrętu, no po prostu... Ja nie wiem. No cierasz, kurwa, na mnie. Kurwa, źle wyszedłem na tym safety carze. O nie, musiałem cię odpuścić już. O ty! Mam nadzieję, że się nie uszkodziłem. Dobra, nie. Nie uszkodziłem się. Nie uszkodziłem się na szczęście. Bo już by była kaszana. A ciebie nie uszkodziłem, bo tam zarłem ci trochę w tył? Nie wiem, nie umiem tego jeszcze sprawdzać aż tak dobrze. Wyszedłem z prawy. A. Chyba jest okej. Okay. Auto czuć normalnie. Pędzi samo, zmienia biegi. A nie, mam manuala. To ty sam musisz zmieniać biegi. No. Ale iskry lecą. Możeś zmienił tą linię nagle? Mogę zmienić. Jeżeli nie jesteś obok mnie, ten, to mogę sobie zmienić na tą optymalną. A na szczęście byłem daleko jeszcze. Wystarczająco. Sprawdzałem. Ale Mikus naprawdę nie ma tempa na tych hardach. Gdzie ja jestem na hardach? Śliska tarka. Tak jest, niestety. Bardzo. Ona jest akurat cholernie śliska. Kurwa, Kirito. A jeszcze straciłem na wyjściu. Chociaż on też, nawet bardziej. Dupą rzuca karne już, czy mi się wydaje. Co? Dupą coś ci trochę rzuca, czy mi się wydaje. Mógłbyś mi się nie patrzeć na tyłek? Dzięki. Dobra, kurwa, nie widzę, ja pierdolę. Tyłem bolidu, może tak. Parady równości mu się tu zachciało. No offense oczywiście. W sumie na Twitchu streamuję, a powinienem uważać na takie rzeczy. No, o, już byłem... Sorry. Już na twoim kole byłem tylnym. Nic się nie stało?
nadzieję, że nie. O, teraz to mogło się chyba trochę stać. Jeszcze nie umiem w tej grze za bardzo walczyć. Dobra, nic się nie stało. Dobra. O! Ale ty poszedłeś teraz. Poszło. No co mi chce jeszcze? Może ten Mikus nie umie tej dziesiątki przejechać. Hop ciągle za tymi. Za bandami jeździ. No dobra. Teraz mam czyste powietrze, więc będzie mi trochę lepiej. Teraz mogę już ścisnąć. Oraz spaliłem Airsu przez ciebie. Jak miałem przed safety carem na poziomie 80, tak teraz spadłem do 70. To dobra. Wiem, że niedużo, ale zawsze coś. Jak ty zapierdalasz? Boję, żeśmy przestrzelili lekko. No. Ja zawsze na tym wyjściu jestem od wszystkich lepszy. Z dziesiątki. Czy to jedenostkę, serio, już sam nie wiem. Dziesiątka. Nawrotka po prostu. Dobra, już jest lepiej, już zaczynam uciekać. Czegoś ty Cardi zjechał na hardy? Bo nie będę jechał na zużytych medach, bo i tak musiałbym zjechać, tak to jadę do końca już. Dobra! Ja zapomniałem, że ty miałeś te softy zużyte. No te medy, to było po prostu tragedia. Medy, sorry. Dobra, zapomniałem o tym. Nie wiem jak ta gra to sczytała, ale gratuluję jej. Tylko nie nawali mi hamulec. Bo coś on lubi się załączać. Ostatnio jak go nie klikam. No hamuj. Częściej. Że, tylko że on to lubi robić na prostych. Ten problem właśnie. Że on lubi strasznie proste. Ile Airsu zużyje na tej walce. Aaaa! Co zepsułeś? Uścisnąłem się. Kurde, jak my blisko siebie jedziemy. Ja muszę was gonić, mam 4 sekundy do was. Lew w ogóle mi kazał jeszcze zjeżdżać na softy. Mi też. To zjeżdżajcie. Nie, niech spierdala. Ja się chyba skuszę. Ja się nie skuszę. Ja zostaję na tych medach, one nie mają 20% nawet, więc spokojnie im dociągną.
ty zjedziesz, Karneusz, to stawisz mnie na pożarcie przez Kirita, który no nie chce odpuszczać. Ale że chcecie mi dać trzecie miejsce, tak o? Ajajaj. Cholera, nie mogę takich błędów popełniać. Nie na streamie jest cała nasza walka. Nie teraz. No bo to jest jedyna walka. No tak. Bo ja już się z Mikusem po... Tak jakby go pokonałem przez jego błędy, ale... Tak to nie ma co. Wolę mnie rzuciło. Ole tam żeroko, żeście wyjechali. I ty, Karneusz, Kirito. Dobra, ja na to tylko zyskuję. Ja na to mogę tylko zyskiwać. Jak to Mercedes? Oho, chłop chyba zaczął palić Ers. Ten błąd może cię wiele kosztować. Ale dopiero teraz widzę, jaka jest przewaga, jeżeli ktoś ma DRS i lepsze ogumienie. Ja pierdykam. Ten DRS, DRS przynajmniej coś działa w tym roku, nie to co w tam 20. O. 20 DRS był do kosza. Bo tu już mi odjechali się na 6 sekund i ja nie na, jak nie mam DRS, to was tego nie odrobię. Nie odrobisz do mnie. Oj, Karneusz, 6 sekund. Nie. Do ciebie teraz, Karneusz, 7 sekund. To jest ciekawe, bo mi pokazuje, że tracisz 8. A u mnie 7 i 1. U mnie już 10, nie? Aha. Mój internet też nie jest najlepszy, więc może być ze synchro jakieś lobby. Nie, myślę raczej, że to desynchro, bo możliwe, że jak ja wyszedłem jeszcze raz, może mam desynchro, nie wiem. Może i który ty, jestem? Czwarty jestem? Czy który? Piąty. Desynchro. Aha. Jestem czwarty. No zobaczymy. Jakieś... Karneusz, ty musisz mieć z Kardim desynchro, bo ja normalnie mam 8 sekund teraz przewagi nad Kardim i jest czwarty. O, też możliwe. Ty się bój lepiej Kirita, Karneusz.
O, o właśnie widzę tą walkę. Jest sekund za nim, nie? Ale... Ole przestrzelił chłop. Nie wiem, co on chciał na tym ugrać, ale... A on tu dalej jest! No tak. Łocie ciul. Bijcie się, bijcie. No ja już nie mam opon. Na softy zapraszam. Jakbym nie miał tych kart, to bym pojechał po softy. A to kar już mam tam, dokładnie. Ja pierdzielę, drugie ostrzeżenie już. Zaraz 9. Mhm. Dobra, ale dzięki. Karnasz, przynajmniej on nie ma teraz przez chwilę, chociaż nie ma do mnie DRS-u. Mam szansę to wygrać. Oczywiście błędów nie będę popełniał. A jak medy? 40%. No to są ok. Też dojedziesz. Dojadę, został 4 kółka. Ty masz 40 medy? Ja mam 6 hardy. To może kwestia zarządzania. No, okrążenie później. Ciekawe. Pierdala. To już jest była kwestia tylko właśnie zarządzania nimi. Też możliwe, bo ja to ciągle cisnę, żeby zbić to. Ty wiesz co, no... Ja nie wiem, ja też jakoś... Nie chem sobie spokojnie, bo miałem cały czas naciski ze strony Karnusza i Kirita i ze strony Kirita nie dalej wiem, mam. Może to przez setup? Niewykluczone. Niewykluczone. Ja mam taki setup, który właśnie trochę oszczędza jednak te opony. It's time triala. It's time triala, tak. Ale on się sprawdza. Bo tam trzeba oszczędzać opony. Ten setup naprawdę mnie nie zawodzi, więc... On jest naprawdę dobry. Ten pom na nim przyzwoite, a też nie ryje mi opon. Ile ty kardi do mnie tracisz? 7 sekund. 7 i 1. Grze kardi. No. Jak chociaż chciał, to sam możesz wziąć ode mnie ten setup. Ten znaczy, bo ty masz klapka. Szymona 2001. A. Szymona. To nie jest klapka. Nie, to nie klapuś, wiem. Klapuś jest tylko jeden. Tym razem klapek. To nie jest akurat w tym przypadku klapusia setup. No i ja chyba... mam klapusia setupy albo kogoś jeszcze innego. Zobaczę, bo powiem ci tak, dobrze mi się na tym jedzie, a nie czuję tak bardzo tego zużycia. No mam 40 na lewej przedniej, tak to mam 29-31. No ja mam 40 na wszystkich, ale nie czuję tego, jakoś po prostu jadę. Nawet mam na ich tempo jakieś. Chociaż znowu zaczyna się robić niebezpiecznie. Znowu... Dość blisko mnie jest... O, jeszcze wyrąbałem... Kirito. Który strasznie na mnie naciska. Zaczynam się już trochę obawiać. Dobra, przestrzelił. Oboje, żeście się zaczęli oddalać. Olon na mnie, kurwa. On mnie, kurwa, ciśnie. Jebany jest dobry. Nie, pan jest kurwa dobry. Przynajmniej... Jakbyście walczyli, to ja byłem bezpieczny, a teraz... Już żeście się trochę postukali, to już kurde, no dwa kółka, jeszcze i 6 dych ma do mnie. Mam jeszcze trochę RS-u i muszę to wykorzystać. Też rada. Też mam miejsca przynajmniej, gdzie ja zyskuję, nie on. A teraz powoli ja powinienem nad wami zeskiwać. Oby nie. Mi tam to lata już, bo zostały dwa kółka do końca, a ja mam nad tą prawie 10 sekund przewagi. No, ja tutaj poluję na trzecie miejsce, mi brakuje sekundy dosłownie. Poluj, poluj. Nie poluj! Spierdzielaj!
Było karnie łapać, Karneusz. Teraz jak cię złapię, to trudno. To jest naturalne, że mnie tak kary łapią. Nawet na Monako potrafię kary zdobyć. No, on prawie się wrąbał w dupę. On już... On zaczyna straszne błędy popełniać. Na wyjściu z tej dziesiątki. Teraz mało się nie wdupił we mnie. Nie, zabraknie mi okrążenia. Bo zyskuję mniej więcej w zakrętach 1/10, maksymalnie 2. Ostatnie okrążenie. Kończy mi się Ers. Musi wystarczyć. Czemu już są fajerwerki? Jak są fajer... Nie ma! Umiesz są! Ciekawe dlaczego. Ale ta gra jest zbugowana niekiedy, naprawdę. To w takich najgłupszych momentach. Dobra, mam 8 dych przewagi nad nim. I to jest ostatni DRS. Fuck. O, jeszcze Offi ma fastest lap. A, softy założył. O, już jest. O, jeszcze drugi Warn, żebym kartkę nie dostał. Ja pierdzielę, jeszcze ostatni zakręt. Fuck! Przegrałeś, yes! Panie. I tak już teraz poniżej 6 sekund zjechałem. Teraz, kurde, i wygrywam, dobrze, jest! O matko, jak on na mnie naciskał. Ja pierdzielę. Bullshit, bullshit. O, w mordę, jak on na mnie naciskał. Yes! No to co? Teraz będzie grana ta... Francja. Francja. Przecież jak ja bym dojechał na podium, to by było to samo. Ja pierdzielę, piąty jestem? Nie, o, bullshit. Bullshit, ja pierdzielę. Słuchajcie, zobaczymy, co uznają kierowcy. Ja wam owszem mogę zrobić to głosowanie. Nie ma głosowania, Francja. Jeszcze nie ten. Się nie odbyło. Nie, no, ja nie mogę tak o sobie. W Singapurze są problemy z tymi. Z łączem. Dobra. To tak. Trzeba jeszcze. Kto był na pewnym finalnie? Cardi. Ja, Kirito i ty. To tak. Kirito trzeba. Chyba, że nie będzie go na wywiadzie. Dobra, ciebie już tam przerzucam na górę. No nic. O, dzięki za followa. Już zapomniałem, że mam taki dźwięk. Któż to zasubskrybował w ogóle? Znaczy zafollowował. Musiałbym sobie, nie mogę sobie przewinąć. Nie pokazuje mi się. Sorka, ale dziękuję. Kimkolwiek jesteś, dziękuję. Ach, o który manewr ci chodzi, żelazny?